Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj, jak widać, temat przetwory. Będziemy dzisiaj robić sok z malin. Zamiast cukru użyjemy ksylitol. Tutaj mamy 3 litry malin świeżo zebranych. Ja używam od 0,5 kg do 75 dekko cukru brzozowego. I potrzebne będą nam małe słoiczki z dopasowanymi denkami. Do przygotowanego garka wrzucam szybko opłukane nasze malinki. Zasypuję 0,5 kg cukru brzozy. I odstawiam na parę godzin, żeby puściło sok. Po około 2 godzinach maliny puszczą na pewno nam sok. Tak jak tu widać, szykujemy sobie nasze słoiczki, sprawdzamy ich szczelność i musimy nasze maliny zagotować. Maliny nam się zagotowały. Teraz musimy po prostu odcedzić nasz sok. Najlepiej na plastikowym ciepku. Przesadzony sok z malin. Musimy jeszcze raz zagrzać do temperatury wrzenia i później przelewamy do jakiegoś naczynia z dzióbkiem, żeby po prostu wrzący, gorący wlewać do słoiczków i od razu zakręcać. Wrzący, gotujący się sok wlewamy do słoiczków przeszykowanych. I od razu, o, przelało mi się. Od razu musimy zakręcać. Z tej ilości malin wyszło mi około 0,5 litra soku, czyli takich 10 różnej wielkości słoiczków. Na zimę, na przeziębienie, jak znalazł. Domowe zawsze smaczniejsze, lepsze i zdrowe, jak sklepowe. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.